Słuchajcie, panie, jest taka sytuacja, że ogółem próbujemy się przejechać w Łeską. Jak widzicie, maszyna jest dbana, bo po remoncie. No i co, taki luźny odcineczek sobie dzisiaj nagramy. Mam chwilę czasu, dlatego tutaj pojedziemy gdzieś w polną drogę tak na spokojnie, bo trochę jest, jakby to powiedzieć, brudno, trochę jest błota, no i tak w sumie tak na spokojnie się przejedziemy, żeby jej nie uwalić tak samo. Ogółem Jawa, no to film z Jawy widzieliście, założyłem sobie jeszcze do Jawy błotnik inny, to wam wspominałem we wcześniejszym odcinku. A dzisiaj co? Wiejski sprzęt kaskaderski. Paliwa tam coś jest, bo było sprawdzane wczoraj. Co? Sanie, kranik. Stacyjka na razie jest wyłączona. Zapalimy ją. Niech się grzeje trochę. No i palimy maszynę. No, fachowo chodzi. Piękności. Sanie wyłączymy, żeby tam nie było problemów żadnych. No. Chodzi bez sania, chodzi. Tylko na starcie trzeba jej dać trochę sania, bo wiadomo, że zimny silnik to i trochę więcej potrzebuje tej dawki, nie? To normalne chyba w każdym motocyklu, nie? No i jak jest oczywiście trochę niższa temperaturka, no to też tam trzeba dać sania, bo wiadomo, że jak jest ciepło, tam 20 kilka stopni, no to wiadomo, że sania nie trzeba dawać. Jedziemy. Rękawiczki sobie ubierę takie robocze, bo to jedziemy tak na spokojnie, to nie jest żaden wyczynowy motorek. Także co? Jedziemy. Zobaczymy, jak sytuacja wygląda na tych bocznych drogach i będziemy wszystko wiedzieli. Ale chyba wiem, podejrzewam, tak czuję, że będzie trochę błota. No nie chcę jej ubrudzić, bo wczoraj ją przetarłem szmatką. Na dwójce pomału będziemy jechać po takich kamieniach, to się nic tam nie stanie. Ogółem co, no luźny odcinek. Może jeszcze inaczej wam wspomnę, że jak ktoś oglądał wcześniejsze odcinki, to mikrofon właśnie był do dupy. No i ogółem to jakość dźwięku mikrofon wszystko psuł. I to się tak stało na dwóch mikrofonach w sumie, tak mi się wydaje przynajmniej, bo zakupiłem ten nowy mikrofon oczywiście z AliExpress tam za 20 kilka złotych. No jak na razie jest gites, mam taką przede wszystkim nadzieję, nie? No i myślę, że ten odcineczek wyjdzie w miarę fajnie, przynajmniej, że mnie będzie dobrze słychać i nie będzie tutaj zakłócać tutaj ten silnik czy co to. Nawet słuchajcie, zmieniałem sobie tą fajeczkę na tych. Fajeczkę na świecy sobie zmieniałem tą z opornikiem, nie? Nawet fajeczkę sobie wymieniłem. Dobra, jedziemy tam na dół. Dawno tutaj nie byłem. Zjedziemy sobie na luzie. W kolejnym odcinku już wam mówię, że tak. Obserwujcie na bieżąco kanał.
ponieważ na święta prawdopodobnie wleci jakiś konkursik. Nie zdradzę wam jeszcze jakie będą nagrody, ale na pewno wleci konkursik od Jacka, od Jack Motors, także będzie konkursik. Pojedziemy sobie tu prosto jeszcze tak po trawce na spokojnie. Trójki to chyba dzisiaj nie wrzucimy, podejrzewam. O, jakieś tu drifty były, widzę. No, no i ogółem, co jeszcze wam mogę więcej dopowiedzieć, to zaraz będzie ciemno. Dlatego tak szybko, myk, myk, po robocie wyskoczyłem, żeby jeszcze zdążyć tutaj uchwycić kilka, jakby to powiedzieć, minut filmu. No i jeszcze wam wspomnę, obserwujcie kanał, bo pojawi się jeszcze jeden odcineczek z takim tytułem filmu. Oczywiście to będzie WSK, ale się nie spodziewacie tego, jaki będzie tytuł. Dlatego obserwujcie, wpadną dwa filmy w najbliższym czasie, ten i jeszcze jeden. No i co? WSK nadal na dotarciu, powiem wam szczerze, bo jeździłem tyle tą WSK-ą, co tam na filmach. No i raz się jeszcze może przejechałem bez kamery, nie? Dlatego tak tutaj się jeździ. Oczywiście, tak jak wspominałem kiedyś, WSK bez papierów. To jest taki model WSK-i, co powiem wam, ostatnio się tak zainteresowałem tym. Tam wiecie, jestem na grupie WSK, tam jednak niektóre osoby piszą o, jakby to powiedzieć, który rocznik, jak rozpoznać rocznik motocykla po ramie, po numeru ramy. No i wam powiem szczerze, że tak sobie tutaj posprawdzałem i tak dalej. Co najlepsze, jest taki rocznik tej WSK-i, że ani na tej kurde blasce z przodu, tej tablicy znamionowej, nie ma numeru ramy, ani nie ma numeru silnika. To jest takie coś, no takie, powiem wam, dziwne, nie? Bo powinno to wszystko być. A tak to jest numer tam kolekcjonerski, czy coś takiego tam po lewej stronie. Tam dalej to się chyba nie będziemy pchać. Nie ma co. No tam jest, już widzę, zaorane i tak dalej, dziury, to WSK nie na takie tereny. Ale w sumie zdjęcia porobimy. Porobimy sobie zdjęcia WSK-i na takim, można by to powiedzieć, tle. Ogółem nie wiem, czy teraz nie ma zakłóceń, bo jest subenergetyczny. No, dlatego mogą być zakłócenia. Oby nie było. O czym to mówiłem? Nie wiem. Kurde, oponki sobie ubrudziłem. Niedobrze, ale foty będę miał chociaż. Eleganckie. Katar mam i pogoda zdradliwa. Nie wiem, o czym wam to mówiłem, ale zapłon nie zje, spalimy. Tak powinna WSK palić. No i wypadłem z rytmu. Pogoda, powiem wam, że w miarę fajna, bo był śnieg chyba z tydzień i to tego śniegu było tak, że w pierwszy dzień przykryło trawę. No, to była niedziela, tak, bo w sobotę zaczęło sypać. W niedzielę przykryło trawę, nie? Ale już po południu już ta trawa się pojawiała, nie? No i tak przymroziło na ten tydzień. No i tak w sumie, o, kot. No i w sumie
No i w sumie ten, jak przymroziło, no to ten śnieg się trzymał. Później było kilka tam stopni na plusie, a takiego błota to ja nie chciałem. No i ten śnieg się utrzymał, ten może z cały tydzień. Także tak w sumie to było. Dobra, ludziska. Pokażę wam jeszcze, jak WS-ka se chodzi. I można jeszcze obroty troszkę zmniejszyć, ale niech zostaną takie, jakie są, chociaż może. O! Dobra, niech będą takie. Lepiej, żeby miała wyższe niż takie mułowate. No i co? Chyba tym akcentem będziemy kończyć ten odcinek. No bo nie ma co przedłużać, nie? Jeszcze zgasimy ją, żeby mi było dobrze słychać. Co, mam nadzieję, że się taki motovlog na WS-ce wam podobał. Jeżeli tak, no to obowiązkowo dajcie subskrypcję na kanale, komentarz pod tym filmem, lajka pod tym filmem. Zapraszam was na Facebooka i na Instagrama. Obserwujcie kanał, ponieważ tak jak wspominałem wcześniej, prawdopodobnie wleci konkursik przed świętami albo w trakcie świąt. No jeszcze nie wiem do końca, ale konkursik będzie na pewno. Także obserwować. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Na razie. Cześć.